tej strony Weronika Vlog. Dzisiaj pokażę Wam, jak będzie, jak się maluje mazakiem 3D. Na razie musi się trochę nagrzeć, jak będzie świecił jak tu na dole. A na razie miga. Patrzcie, ile tego mam. Jeszcze tu jedno. Cała kupa. Nie nagrywam w moim pokoju, bo tam śpi moja młodsza siostra i będę dzisiaj robić breloczek do kluczy. W kształcie? Serduszka. Super. To się załadowało i ja wybieram na przykład kolor pomarańczowy. Będzie pomarańczowe serduszko? Tak. Pomarańczowym obrysuję, a to zakoloruję na przykład białym. Mazakiem 3D rysuje się przy talerzu. Maluję na talerzu dlatego, że na plastiku się nie da, bo to zrobi dziury. I pomyślałam sobie, że na talerzu będzie może lepiej, i tak było. Przy karce się to nie stopiło, ale strasznie się kleiło i było z papierem całe. Jeśli chcecie zobaczyć mój filmik, bo ja akurat jestem nową youtuberką, to wpadajcie na kanał Weronika Vlogki. Tam jest mój pierwszy filmik z przebijaniu uszu. Teraz mam już długo te kolczyki, ale teraz miałam potem po tych tymczasowych miałam kaktuszki, a teraz mam serduszka. To są kolczyki mojej mamy, co dostała, jak miała roczek, chyba. Do zębów, ale parzy. O, tu. Tak, jak zmieniałyśmy. Na niebieski. Na niebieski? To wyszło nam coś takiego. Wygląda jak pasta. Oj, sorry. Jeszcze zdobysz to niebieski. Dla kogo będzie ten prolog? Dla tatusza i dla ciebie. Ojej, ale to my mamy dwoje kluczy. Dwoje klucze, tak się mówi? Dwa klucze. Dwa klucze. Można z tego zrobić kolczyki, różne pierścionki, naszyjniki. Ja zrobiłam kiedyś kilka grzebień. Figurki chyba też? Też. Tylko trzeba mieć przejrzysty talerz i obrazek, jaki by się chciał. My takiego nie mamy, więc takiego czegoś nie zrobimy. Ale można z głowy na przykład. Albo spoglądając na jakiś rysunek przykładowy. To już moja dokończona praca. Dodałam jeszcze tutaj. Subskrybujcie mój kanał i napiszcie w komentarzach, czy Wam się takie filmiki podobają. Pa!